Powiedzcie, co teraz robicie tu na budowie, jaki jest etap budowy? Etap budowy jest taki, że już są ściany i będziemy za jakieś 3-4 dni lać wieniec. Czyli już, już jest pod... Tak, poziom stropu już jest, tak? Jest. Już mamy. Własnoręcznie będziecie zalewać? Tak, będziemy zalewać ręcznie z betoniarki. Ze względu na ciężki teren dojazdu do budowy. Materiał, wszystko? Materiały, wszystko jest. Tylko lać, żeby pogoda dała. Trzeba będzie zazbroić jeszcze. Zbrojenie to nie problem. Dwa dni ukręcimy. A wygiąć? A czemu? A co tam się wygina? Strzemiączka? No. Zamówimy. Tak. Nawet kominy gotowe. Kominy nawet? No, oczywiście. I co, będziecie kominy już tu gotowe? Tak, gotowe, nie, zamawiam gotowe kominy. Ale to mówisz o takich co, prefabrykaty? Wszystkie są, tak, prefabrykaty, ceramika w środek i normalnie. Kominowy przewód i dwa wentylacyjne. No pewnie, że nie dużo, no cegły wymuruj. Więcej wyjdzie, no pewnie, kup linkieru i zaciskaj do góry. Zaprawa, robocizna i inne. A tak to jest prefabrykat, kładziesz jeden na drugi i masz poskładane. Nad dachem tylko cegłą wymuruję. Nad dachem klinkierem się obłoży, płytką i do widzenia. Czy zwykłą cegłą? Nie, albo nie, on wychodzi na dach i klinkierową płytką, nie? No, tak tu można. No i wyjdzie ładny cokół. Także teraz dom budować to dziecko może. Jak dobrze składało Lego, jak było małe, to teraz już się nauczy. Bez problemu. Problem z dojazdem był, nie można było wylać chudziaka. Murowaliśmy na fundamentach, chudziaka będziemy teraz zalewać też z betoniarki w środku. Czyli do poziomu zero chudziaka na posadzki nie laliśmy z betoniarki, bo nie dało się dojechać, a budowa musiała iść. No to zaczęliśmy w ten sposób, że wymurowaliśmy, a teraz będziemy kanalizację kłaść i będziemy zalewać z betoniarki. Cały materiał już macie. A strop jaki będzie gruby? Proszę? Jaki strop? Strop będzie drewniany, leży z boku, proszę zrobić zdjęcie. Cała więźba, dachowa uleżka kardasza na... Aha. Zobacz, cała więźba. Ale czekaj, ten pierwszy strop... To jest jeden, drewniany będzie. Drewniany. To jest jeden poziom tak, tylko? Tak, to będzie parterówka z poddaszem użytkowym. To tak, tak mój sąsiad. Ale sąsiad ma jeszcze podmurowane wyżej, a ja nie będę miał. Na wieńcu będzie tylko mur łata i od razu będzie skos. I w balkon tych skosach... jakiś? Nie ma balkonu. Jest tylko z tyłu będzie tarasik. Jeden tarasik. I z przodu taki mały wypustek też z takim tarasikiem. A projekt nazywa się Sielanka. Z garażem. Na paliwo stałe. No. Hello, nazywam się Edward Matwiejczuk. Jestem głównym inwestorem inwestycji. Domku jednorodzinnego. Sielanka 2 z garażem. To jest szwagier Rogowski Przemysław. Pracownik Zula Pilarex. Drugi pracownik Jan Horwat z Podolan. A głównym wykonawcą, mistrzem murarskim jest Michał Matwiejczuk. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.